Cześć, witajcie. Przyszła do mnie paczka od Atlas spółka z o.o. To jest prezent w ogóle. Zapakowane, patrzcie się, jak prezent. Pomyślałem, zobaczę, nie wiem co tam jest. Zobaczymy sobie na wizji. Spróbuję to delikatnie odpakować. To jest jakiś taki zestaw. Patrzcie się, fajnie to wygląda. Jakub. Ale jaja. Super. Podoba mi się. Fajnie. Konkret. Powiem wam, do mnie. W życiu takiej paczki nie dostałem. Jestem testerem. No spoko. Jestem, no czemu nie? Pewnie, że jestem. Czyli będę testerem Atlasa teraz. Fajnie. Zobaczmy, co tutaj jest. No nie, bo zdziknę za chwilę. Zdziknę na maksa. JBL. Ekstra. Nigdy nie miałem. Zawsze chciałem mieć. Zawsze chciałem mieć mieszadło jakieś specjalne. To wygląda jak mieszadełko, słuchajcie, do... Zaraz sobie odpakujemy. Do mas gotowych. Ale być może tam jest jeszcze jakaś właściwość tego mieszadełka. Tutaj są... Paca z zębem. Popatrzcie się. Pacę z zębem. Pierwszy raz to widzę. Takie rzeczy. I z wymiennym ostrzem, tak? Szpachla z wymiennym ostrzem. Czyli zaraz sobie tutaj o tym porozmawiamy. Dobra, słuchajcie, no co? Co będziemy gadać? Jak jest unboxing, to szybciutko sobie odpakujemy i zobaczymy, no nie? Co to tutaj ciekawego Atlas przysłał. Bardzo fajne mieszadełko. Już to widzę. Mieszadło do mas gotowych. 100%. Ale być może ono będzie jeszcze miało jedną funkcję. Jakąś. Czy ono może mieszać zaprawy? Do zapraw klejowych, do fugowych, gotowych mas szpachlowych, tynków, mas samopoziomujących, niezapowietrza masy, obręcz zabezpieczająca uszkodzenie wiadra. To jest w sumie spoko akcja. Bo i Knauf, i te inne takie śmigła, śruby z motorówki potrafią, jak są nowe, szczególnie rysować i zdzierać takie wiórki plastiku robić. I to potem wychodzi w masie. Takie coś zauważyłem przy Knaufie, przy nowym Knaufie, nie? Nie jest to jakimś tam strasznym problemem, ale taka akcja jest. Mieszadło, proszę, Atlas Twist. Zobaczymy sobie, ale pudła mają, powiem wam, rewelacyjne. Bardzo mi się to podoba. W ogóle mój kolor. Jakby ktoś nie wiedział. Piękne rzeczy. Dobra, mieszadło muszę odłożyć na bok na chwilę. To będzie testowane i to już czuję, że to niebawem, bo mam prawie w przyszłym może tygodniu. Zobaczymy. Dobra. Paca zębata. Ok, zobaczmy też na pudełko z pacy zębatej, co tutaj jest opisane. Takie rzeczy. Takie rzeczy. No nie, fajne. Ząbek 10 na 10, ładny, lubię. 10 na 10 lubię. Ja nie wiem, czy to ktoś tam... podsłuchują na komórce, co ja robię, co ja piszę. Trafione rzeczy, bardzo. Kurczę, no powiem wam szczerze, to jest paca olejnika. To widać od razu, kto to produkuje. Albo przynajmniej tak wygląda, jak olejnik. I blacha, i wszystko. I mają pacę zębatę, no super. Rewelacja, czyli coś takiego jak jakby Marshall, jakby Kraft, tylko że zębatę, nie?
w tej jakości złota stal. Złota stal, twarda packa. No średnio to tam widzicie jest, błysknęło. Świetna rzecz. Z zabezpieczeniem rękojeść skórzana, mielona skórzana skóra. A tutaj wystaje kawalątek plastiku. Już nie wystaje, dobra. Fajnie, to się będzie testowało, słuchajcie. Będzie się to testowało, używało na robocie, bo prawie takie rzeczy również są zaplanowane. Także, nie, dobra, nie zamykam. Przetestuję. Paca z zębem, kolejna. To jest 8x8, też fajny ząbek. Jasne. Delikatniejszy. Sympatyczny i to jest mniejsza paca. To jest mniejsza paca. Słuchajcie, jak się Wam te narzędzia podobają, to trzeba tam obczaić mój opis. W opisie na pewno, tu jest inna stal troszeczkę. Taka bardziej matowa, satynowa, tu jest taka brązowa troszeczkę. W opisie są wszelkie informacje odnośnie tych narzędzi i miejsc, gdzie możecie te narzędzia sobie zdobyć, kupić, wymienić za punkty Atlasa i tak dalej. To sobie tam możecie ogarnąć. Lecimy dalej, bo dalej mamy bardzo ciekawe narzędzie również. I to jest, słuchajcie, ładnie zrobione. Już to widzę wszystko. No, trzeba powiedzieć, że polecieli po bandzie z tym. Polecieli się z tym po bandzie. 600, grubość 0,3 mm. Szpachla. O, nóż do gładzi, nie? Słuchajcie, nóż do gładzi to jest takie nazewnictwo, które no może kojarzy się typowo właśnie z gładziami. Natomiast nóż do gładzi to jest po prostu szpachla, która potrafi bardzo ładnie zagładzać, wyrównywać materiały. Ja używałem tych noży i do szpachlowania posadzek, i do wyrównywania jakichś mas, i do nakładania kleju, szpachlowania klejem na płasko i tak dalej, więc polecam również, jeżeli pracujecie przy płytkach, potrzebujecie czasami przeszpachlować na płasko ścianę, to te narzędzia sprawdzają się rewelacyjnie. I taka 600 to jest petarda, nie? Bardzo ładnie wyrówna ścianę, zagładzi na gładko praktycznie ten klej ułoży. Bardzo fajnie. Lubię na ścianach, jak jest smarowany właśnie klejem na płasko i płytki wtedy smaruję pacą zębatą. Tak to mniej więcej wygląda. Fajnie się to sprawdza. Zerknijcie sobie na to. Logo Atlas w rogu. Logo Atlas na środku. To wszystko jest by wiadome, nie? Ładne złote zaślepki. Piękna rzecz. I złota stal sprężysta 0,3 mm. Petarda. Powiem Wam szczerze, no nie ma lipy. Nie ma lipy. Atlas poleciał tak po bandzie, że głowa mała. Jakie narzędzia. Dobra, tam narzędzia narzędziami. No, tu jest jeszcze głośnik. JBL Go 2. Głośnik Bluetooth 5 godzin ma grać. I to jutro będzie już testowany. Jeszcze pomarańczowy, ludzie. Super. To jest mój kolor. Ale bomba. I to są na robocie już. Przetestuję. Głośniczek jest spoko, no nie? Warto mieć takiego bąka małego. Bo, moi drodzy, radio radiem, ale czasami nie mamy miejsca na radio, żeby go zabrać. Czasami jest tak mała robota, bądź jest wypad jakiś w czas wolny, że radia nie bierzemy, nie? Teraz niedawno taką miałem historię bez radia, nie? A to se zagra. To se zagra. Nie będę go dzisiaj testował, ale spróbujemy go uruchomić, czy on zadziała. Zagadał. Zagadał. Dobra, nie mam telefonu. Słuchajcie, w tym filmie to wszystko, pełne szczęście jest. Koszulka dedykowane dla mnie, świetne mieszadło na testy, bardzo fajne pace i
nóż do gładzi niby w cudzysłowie, no i głośniczek, nie? Taka paczka od Atlasa, taki prezent, zupełnie się tego nie spodziewałem. Zapraszam do zapoznania się z opisem, tam macie więcej informacji na temat tych rzeczy. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!